Witamy Państwa serdecznie. Witamy. Mówiliśmy przed chwilą o spokoju ducha, który dzisiaj jest nam bardzo potrzebny, a którego ciągle z jakichś powodów nam brakuje, bo nie wypracowaliśmy w sobie należytego spokoju. I byle jaka informacja, zresztą teraz jest nawał tych informacji, tak, że tu terroryści, tu jakieś morderstwa, tu jakieś katowania ludzi różnych, tu głód na świecie, tu jakieś epidemie, tu jakieś kataklizmy i ciągle my jesteśmy jakby bombardowani, tak, dokładnie bombardowani negatywnymi informacjami. Tak, to jest prawda, ludzie, którzy już się budzą i mają wgląd w to, co się dzieje na świecie, zauważają, że jest bardzo mało dobrych wieści. No niestety, są tak. Pseudo dobre wieści, niby już mamy jakieś panaceum na raka, prawda, przeciwko rakowi nawet, albo przeciw AIDS, albo że koniunktura rośnie i będzie coraz lepiej i lepiej. To są fake newsy tak zwane, czyli absolutnie pod publikę i dla tych, którzy jeszcze słuchają takich wiadomości. No i są wiadomości prawdziwe, które polegają na tym, żeby podrażniać, żeby irytować ludzi, którzy nie zdążają znaleźć spokoju w sobie, ponieważ ich zmysły wzroku, słuchu są nastawione na zewnątrz. Ja to obserwowałem w Izraelu, gdzie ciągle coś się dzieje, prawda? I ludzie, jak dwa dni jest spokoju, to już myślą, że chyba o nich zapomniano. Starsi ludzie są tacy, że mają ciągle takie te radyjka małe, albo przez tele słuchają bez przerwy, co się dzieje. Cały czas zmysły nastawione na zewnątrz, wszyscy są niespokojni. Tymczasem podstawą życia cywilizowanego, kulturalnego życia jest spokój. Słowo spokój niesie w sobie pokój. Tam, gdzie są niepokoje, tam, gdzie ludzie są zaniepokojeni, tam nie będzie panował pokój. I dlatego na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju i dlatego w tej chwili coraz bardziej ludzi się bombarduje wiadomościami, że napięcie między Rosją a Zachodem rośnie, prawdopodobnie Putin napadnie na Zachód, być może nie zdąży, bo Ameryka nas wszystkich obroni, a to nagle Korea Północna, którą Ameryka wyposażyła w broń jądrową, grozi Ameryce, więc może dojść do wojny jądrowej, a to nagle Iran, prawda, który dostał od Ameryki broń jądrową, grozi teraz, prawda, Ameryce. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie to słyszą i nie mogą znaleźć spokoju w sobie. Tymczasem zasada jest prosta. Nie słuchajmy tego. Nie słuchajmy tego, bo nawet jak się okaże, że jutro podają wiadomości. Wybuchła trzecia wojna światowa, lecą bomby atomowe w wolnym stylu z północy na południe, ze wschodu na zachód. Kto nie będzie mógł w danej chwili ze spokojem przyjąć tej informacji, przejdzie w następny wymiar z niepokojem. Mało tego, rozsiewanie tego typu informacji, które powodują irytację, podenerwowanie, niepewność, strach, obawy, co będzie, podrażnia nasz system nerwowy. Ci, którzy to robią, wiedzą, że rozdrażniając ludzi w ten sposób, powodują wytwarzanie przez obciążone systemy nerwowe toksyn. No i to też dr Hammer sam właśnie, po sobie tak zbadał i doszedł do bardzo istotnego wniosku, że wszystkie traumy, które my przeżywamy, to później kończy się chorobą. Kończy się nowotworami, które można diagnozować poprzez mapę mózgu, którą się robi przez tomografię komputerową, tak? Dokładnie, Roman, ale wracając jeszcze do tego naszego niepokoju. My już jako dzieci jesteśmy programowani przez naszych rodziców, przez naszych dziadków. Uważaj, bo coś ci się stanie. Nie dotykaj, bo coś ci się stanie. Tu niedobrze, tam źle.
Tak. I my od naszych rodziców, którzy ciągle żyją w jakichś obawach, czy od naszych dziadków, którzy... Mój dziadek, on ciągle się od czegoś coś obawiał. Czy już wróciliście do domu? Pierwszy krok po wejściu do domu, telefon, czy już dojechaliście do domu? Bo on projektował, że jak my wracamy od niego, to tej może godzinie? Być jakiś wypadek, może coś się nam stać i my odbieramy te wibracje i te informacje i my się zaczynamy nastawiać na życie w lęku, tu mi się może coś stać, tam mi się może coś stać. To jest błąd w myśleniu. Właśnie niepokój nie pozwala trzeźwo myśleć. Na przykład ktoś komuś mówi, nawet nie komuś, dziecku, bądź ostrożny, przechodząc przez jezdnię. Najlepiej popatrz w prawo, w lewo i jeszcze raz i przejdź. Zamiast tego ktoś mówi dziecku, uważaj, jak przechodzisz przez jezdnię, bo cię samochód przejedzie i jak ci dobrze pójdzie, to wylądujesz w szpitalu, a mogą cię nawet przejechać na śmierć. To jest budowanie scenariusza i podsuwanie poświadomość, co się może zdarzyć. Dużo dusz jest bardzo ciekawych tego, co się stanie. Ciekawe, jakby to było, gdyby przejechał mnie samochód. Teraz w innej części miasta na przykład żona wysyła męża, prawda, do pracy i mówi mu, uważaj, jak będziesz jechał tam koło szkoły na Sienkiewicza, żeby ci jakiś gówniarz nie wpadł pod samochód, bo będziesz miał tylko kłopoty. Teraz dwie osoby wyjeżdżają w tym samym mieście obciążone pewnym scenariuszem. Ten, że zostanie przejechany, ten, że może kogoś przyjechać. No to jest sugestia. Dwa pola o podobnej częstotliwości przyciągają jedno do drugiego. Które dały sobie zasugerować daną sytuację. I przeżywają razem, robią sobie grzeczność jeden drugiemu, choć przeżyjemy, to ty mnie przejedziesz, szpitale. I rozładowują to pole energetyczne, które powstało. Tak, dlatego pole musi być rozładowane, bo ludzie chcą z powrotem, te dusze chcą żyć w spokoju. Tak. To jest bardzo istotne, zachować spokój ducha w każdej sytuacji. Nie w tej chwili jest może łatwiej mówić na ten temat, bo ja już nie jestem tym Romanem narwanym, którym byłem, jak miałem 20 parę lat. I to trzeba sobie wypracować, trzeba zrozumieć, gdzie jesteśmy, że ludzie wokół nas są nerwowi, poirytowani, niezadowoleni z życia. Wielu ludzi żyje w biedzie, w nędzy wręcz. Wielu ludzi jest obciążonych różnymi izmami, pojęciami, przyzwyczajeniami, prawda? Trzeba zrozumieć, że czasami ludzie w stosunku do nas nie zachowują się jak należy, dlatego, bo on jest obciążony właśnie niepokojem. Trąbią jeden na drugiego, starają się zaparkować jeden drugiemu pod nosem, mimo że widzi, że tamten czekał dłużej. To wszystko pokazuje, że ludzie są opętani duchem czasu. I dodatkowo są bombardowani. Internet na przykład jest bardzo korzystnym, powiedzmy, narzędziem, jeżeli szukamy pewnych informacji, ale wiemy jakie, inaczej grzebiemy się w tym śmietniku, bo to jest śmietnik informacyjny. Jest śmietnik. Wiele ludzi, bardzo dużo ludzi, którzy nie wiedzą jak korzystać z internetu, naczytają się tam różnych irytujących ich informacji, nie wiedzą kto jest autorem takich które informacji. Informacja jest prawdziwa, które i nie. Naszczuwane tam są narody, naszczuwane są na siebie społeczności etniczne. Ludzie czytają i przyjmują informacje jako prawdę. Na przykład ci zrobili to i to. Nie mamy na to żadnych dowodów, nie ma świadków. Widziano jak Amerykanie zrobili, widziano jak Putin kazał zamordować. Ale to jest tak jak na tym filmie, fakty i akty. Chce tak, się zatuszować pewne afery, tak, to się tworzy, które dotyczą przeważnie rządów i tak dalej, prezydentów i tak dalej. I się tworzy sztucznie inscenizację, że na przykład w tym filmie było, że wybuchła wojna w Albanii. Tak, polecam i się preparuje to. Fakty i akty. Ludziom właśnie wysyła tak zwane fake newsy. Tak, i tworzy się i ludzie nie sprawdzają, czy to prawda, że właśnie w Albanii wybuchła wojna między Albanią a Turcją na przykład. Nie. Wiemy, teraz już wiemy dlaczego, bo radio, telewizja, gazety podały, że taka wojna gdzieś wybuchła na świecie,
i wierzymy w to, co nam teraz pokazują w postaci filmików i wiadomości. Te informacje nas bulwersują i denerwują, szczególnie jeśli pokazuje się dzieci. Są mordowane, dręczone, płaczące dzieci. Później na przykład filmik się kończy, my nie wiemy, jak tam rozdają cukierki, czy dają po dolarze tym dzieciom za to, że płakały. I wierzymy na przykład, że ci zrobili to, a ci zrobili tamto. No to już przecież przełapano przy tych uchodźcach, że się preparuje nagrania. Tak. Właśnie. Teraz to nie znaczy, że nie dzieją się różne horrory na świecie. To nie znaczy, że nie ma zbrodni, morderstw i pedofilii. Ludzie sami je tworzą. Ale to nie znaczy, że w chwili, kiedy coś jest napisane lub czytamy na ekranie laptopa, to to jest prawda ostateczna, ponieważ nie mamy możliwości sprawdzić. Jeżeli znamy parę... Ja na przykład czasami dostaję jakąś wiadomość. Ja szukam teraz po niemiecku, ja szukam po angielsku, szukam po polsku, porównuję. Czasem mogę sprawdzić nawet po hebrajsku, bo się nauczyłem tego języka. I jeżeli to jest bliskie prawdy, sposób przekazania tej informacji, to znaczy, że można na ten temat pomyśleć. Jeżeli natomiast jest chaos, prawda, że każda agencja prasowa podaje coś innego, w innym sosie jest podana ta sama kura. No tak. Ja sobie przypominam taką sytuację z Facebooka, że ty opublikowałeś pewną wypowiedź papieża, która oczywiście w języku polskim dla polskich katolików została wycięta. I ktoś się tam oburzył, bo w wersji angielskiej tego nie było, ale pod spodem pojawiła się pewna dziewczyna, która zna język włoski i mówi, no ale w oryginale w języku włoskim było właśnie dokładnie to i to ten papież powiedział, co wycięto polskim katolikom. Tak, tak, tak. To była ta historia, kiedy papież Franciszek powiedział, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy tego świata, dlatego on jest największym z grzeszników i stał się sam diabłem i tego typu rzeczy. Ale nie wchodźmy w ten temat, bo to już w ogóle ten Watykan to jakaś farsa jest dzisiaj. Ale mnie chodzi o to, co ty mówisz, że ty właśnie korzystasz z różnych języków tak. możesz wyciągnąć oryginalne teksty, tak? Wracając do tematu niepokoju. Pokój na świecie uzależniony jest od spokoju ducha. Tak. Spokój ducha jest stanem świadomości. My wszyscy jako duchy zostaliśmy stworzeni przez naszego duchowego Ojca. W spokoju i ciszy stworzył na swoje podobieństwo istoty żywe, którymi my jesteśmy. Pierwszą taką istotą był Chrystus, a później dalsze duchowe istoty. Prawda? Kto chce, może w to wierzyć, to nie. W internecie może przeczytać, że w ogóle na przykład nie było nigdy żadnego Chrystusa, inni powiedzą, że był. To jest historyczna postać, niehistoryczna, eteryczna. To jest nieistotne. Ja przekazuję pewne informacje, dzieląc się z ludźmi wiadomościami, które zebrałem w ciągu ostatnich 50 lat. Ale ten niepokój bardzo często wywołuje to, że ludzie się nie zgadzają z rzeczywistością, która ich otacza. A drugą kwestią jest, że oni się boją tych rzeczy i myślą, a ludzie są straszeni. Gdzieś podświadomie im się wydaje, że im się to może przytrafić. Tak, ludzie są straszeni. Ludzie są straszeni i w gruncie rzeczy wiedząc, że tak naprawdę nie ma bezpieczeństwa żadnego i tak naprawdę nie bardzo możemy się obronić przed niektórymi rzeczami. I tak na przykład w tej chwili popatrz, co się dzieje w Europie Zachodniej. Armie różnych państw Europy Zachodniej dostają rozkazy z góry. Otworzyć granice i pozwolić wejść ludziom, którzy nas nienawidzą. Armie mu tak jest i wykonują rozkaz. Nie myśląc o tym, że jutro ich rodziny mogą być, prawda? Molestowane, bite, gwałcone, członkowie rodzin. Policja dostaje rozkaz nie reagować na takie lub inne incydenty, jeżeli są, to dotyczy, powiedzmy, islamistów, którzy zachowują się w taki lub inny sposób do niewiernych. Tak samo nie reagują.
ludzie, którzy to czytają, i nawet choć my tu w Polsce nie mamy jeszcze w tej chwili tego problemu, bo są w Polsce muzułmanie, którzy żyją tu od wieków, są muzułmanie, którzy tu pracują, zarabiają na swój chleb, mówią nawet po polsku, ale ja mówię nie o takich muzułmanach, ja mówię o ludziach opętanych jakąś ideą dominowania nad światem i przymuszania innych do swoich racji. Fanatyzm religijny zawsze jest fanatyzmem religijnym. Czy to dotyczy katolików, czy to dotyczy muzułmanów, czy to dotyczy świadków Jehowy na przykład. Tak, oczywiście, że tak. Kto fanatycznie chce robić dobrze, już robi źle. I teraz problem polega na tym, że nawet w takim kraju jak Polska czy Węgry, które nie mają tego problemu jeszcze w tej chwili, ludzie, którzy się dowiadują, co się dzieje u pani Merkel, co się dzieje we Francji, którym się pokazuje w telewizji, jak muzułmanie palą samochody, prawda, jak policjanci w Londynie uciekają przed muzułmanami, to ludzi bulwersuje. I te informacje, o których mówiłaś przedtem, są pokazywane po to właśnie, żeby ludzi irytować, żeby denerwować, żeby człowiek, nie rozumiejąc, dlaczego tak się dzieje, zaczął się denerwować. I żeby zaczął nienawidzić tego bliźniego swojego, który nie jest do niego pozytywnie nastawiony. Roman, ja widzę w tym bardzo dobrą lekcję, zarówno dla siebie, jak i dla każdego innego człowieka. Ja mogę dzięki temu rozpoznać, jakie ja lęki jeszcze w sobie niosę. Ja mogę to, właśnie to jest ten impuls, żeby to zostało we mnie wywołane, żebym ja teraz mogła nad tym popracować, żeby wypracować w sobie właśnie ten spokój ducha. Bo do tej pory ja na przykład żyłam sobie w jakimś tam świecie, wszystko mi się tu ładnie układało, o nic się musiałam troszczyć, wszystko miałam i tak dalej, a tu nagle przychodzą jakieś impulsy. I ja nie jestem świadoma na przykład pewnych obciążeń związanych właśnie z lękami, z obawami, które ja w sobie niosę. A tu przyszedł impuls i nagle jest jakaś reakcja we mnie. I to, co mówisz, jest bardzo istotne, bo raz, że myśmy przyszli tutaj na ten ziemski warsztat, zapisaliśmy się dlatego, bo to, co my możemy przeżyć tu na ziemi, w tym materialnym świecie, tego tam, skąd przybyliśmy, przeżyć nie możemy. Pierwsza rzecz, więc tu możemy poznać siebie bardzo szybko i uszlachetnić się, czyli naprzeciw każdego negatywnego zachowania, negatywnej myśli, ustawić pozytywne nastawienie i zmienić kierunek, prawda? Ale wszystko nam służy. Kto nie będzie mógł osiągnąć spokoju ducha na zasadzie, to mi służy, aha, czyli to mnie denerwuje? Nie, ja nie będę się denerwować problemami, które mnie nie dotyczą. Ja żyję w spokoju i ciszy. Ja zajmuję się swoim rozwojem duchowym. Co się dzieje za granicami, co się dzieje u innych, nie interesuje mnie. To nie jest mój świat. Ja nie jestem twórcą tego świata. Od tego jest Bóg, który dopuszcza. Jeżeli Bóg do tego dopuścił, to ja też się zgadzam z tym. Jeżeli jestem ateistą i dla mnie Boga nie ma, to obserwuję to zjawisko i zareaguję adekwatnie do mojego stanu świadomości. Są ludzie, że chcą walczyć, prawda? Ja często słyszę takie, co, a ja to bym wolał zginąć z bronią w ręce. Wolna wola. Wolna wola, możesz zginąć z bronią w ręce. Niedobrze jest, jak wylądujesz bez nóg, na przykład na wózku inwalidzkim, masz 22 lata i czeka cię jeszcze 50 lat na wózku inwalidzkim. No jest dobre powiedzenie, kto po miecz sięga, od miecza ginie. Tak? To właśnie jest to. I to obserwowałem, tak. Wybór danego człowieka, a później jest konsekwencja tego wyboru i jego odpowiedzialność za to. I to widziałem na Bliskim Wschodzie, gdzie nadal jeszcze pokutuje to pradawne prawo zemsty, oko za oko, ząb za ząb. I w każdej rodzinie jest ktoś bez rąk, bez nóg. Ale nie poddamy się. Oni nam zrobili, my im. I tak w kółko. Ktoś chce tak żyć? Proszę bardzo. Ktoś chce żyć w spokoju? Proszę. Ja jestem za życiem w spokoju. Teraz na pewno ludzie sobie myślą, tak, w spokoju to zobaczymy, jak ci tu nagle wejdą, jak ci zrobią, jak ci zgwałcą matkę, jak zamordują ci dzieci.
To są te projekcje. Ale to projekcje. Jest ich maksimum. Oni maksymalnie mogą zabrać mi ciało, a ja pójdę dalej bez tego ciała. Na tym polegało, dlatego Chrystus powiedział, śmierć została pokonana. Ponieważ Chrystus pokazał, można poświęcić Jezusa. Każdy, kto chce i zrozumiał tą naukę, jeżeli nie można inaczej, nie zabija, bo prawo mówi nie zabijać, tylko dobrze, to jest maksimum, co możecie zrobić. I ze spokojem stąd odejdzie. To jest bardzo ciężka lekcja, ja się zgadzam z tym. To trzeba wypracować. Kto nie chce, musi się bronić. Nie pokonał tego zwierzęcego instynktu, instynktu samoobrony, musi walczyć. Kto nie chce być zwierzątkiem i chce wyjść z tego świata po tej całej inscenizacji tego warsztatu, prawda? Pracuje nad sobą, nagle go spotyka, bo to przeważnie z nienacka przychodzą te lekcje. Nagle coś dowiedział się, nagle coś się stało, nagle go ktoś zdenerwował. Prawda? I widzi, mogę teraz zareagować agresywnie i brutalnie, bo mam rację i mam prawo walczyć o swoje i wolę zginąć, a nie ustąpić. W porządku. I rezultaty tej decyzji zażyje osobiście. Ktoś inny na przykład ze spokojem przyjmuje to, co się dzieje, wiedząc, że śmierć jest portalem do innych wymiarów. Ale to życia. Jest, jeszcze jedno chcę tu dodać, to nie jest tak, że namawiamy ludzi, żeby siedzieli sobie tak z założonymi rękami i patrzyli, jak ktoś mu gwałci dziecko. Bo tak, prawda, dużo ludzi pisało teraz... Że my mówimy o obojętności. Tutaj nie mówię o obojętności, tylko o świadomym działaniu i podejmowaniu świadomych, odpowiedzialnych decyzji. Łącznie z tymi konsekwencjami, które spadają na każdą osobę. I ani my nie mówimy, dokładnie, ani nie promujemy obojętności, ani nie promujemy walki z bronią w ręce do ostatniego tchu i tak dalej. Ale tak naprawdę każdy walczy sam ze sobą. I najlepiej by było... Bo ten bliźni, do którego ja strzelam albo go dziobię nożem, to on jest moim lustrem, tak? Ja dziobię sam siebie. Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To już jest wyższa jazda, ale faktycznie tak jest. Moim wrogiem są moje słabości. Obciążenia, moje ludzkie słabości, moje nawyki. Przywiązanie i taki upór, czyli ta stagnacja, ja się tu nie zmienię i tak ma być, a nie inaczej, ja się nie zgadzam ze zmianami tutaj. Tak, przeważnie to się kończy chorobami takimi poważnymi, obłożnymi, których nie da się wyleczyć i wtedy lekarze tłumaczą, że to są autoagresje. Bo ponieważ ja nie mogę się zemścić na kimś, to ja się robię agresywny w stosunku do siebie. No, ale mogę przestać z tymi agresjami. Ale znowu tu jest wolna wola. Każdy decyduje. My rozmawiamy tutaj o czymś bardzo istotnym. Na przykład władza może polegać na tym, władza, prawda? Jacyś ludzie, których my w ogóle nie znamy, a to są ich środki masowego przekazu. Mówią, słuchajcie, trzeba ludzi bez przerwy rozdrażniać, przez przerwy im mówić, że jest źle, bez przerwy jest coraz gorzej, bez przerwy jest nienawiść, bez przerwy się dzieją rzeczy, z którymi nie dacie sobie rady. Co z tego wyniknie? Ludzie się denerwują, ludzie się irytują, ich systemy nerwowe są tak napięte, że wydalają toksyny. Ludzie chodzą jak struci, idą do lekarzy, lekarze przepisują. Mamy kolejne trucizny? Setki milionów pacjentów. IG Farben produkuje, prawda? Te wszystkie koncerny żyją sobie cudownie. Tak można rządzić ludźmi, setkami milionów ludzi, może nawet miliardami w tej chwili, którzy żyją w niewiedzy i nie wiedzą, że taki mechanizm może nimi rządzić. Ich własne słabości. Ja myślę, że na dziś Wystarczy, bo ja jak zawsze w biegu. Także pamiętajcie, że spokój, który chcecie osiągnąć na zewnątrz, musi być najpierw wewnątrz was. Dziękujemy za uwagę. Ja dziękuję i do następnego razu. Do następnego razu.